Robert Skibniewski, gościem King Wilki TV. Cześć Robert. Witam serdecznie. No i właśnie, Robert Skibniewski w Wilkach Morskich Szczecin. Było sporo ofert z innych klubów, przynajmniej tak twierdziły portale koszykarskie. Czy to prawda? I po drugie, dlaczego akurat King Szczecin ostatecznie? Mama zawsze mi powtarzała, że nie należy wierzyć w to, co internet podaje czy media. To już nie jest nieistotne. Jestem w Szczecinie, bardzo się z tego cieszę. Dlaczego? Ponieważ uważam, że ta drużyna ma ogromny potencjał. Uważam, że świetnie się tutaj odnajdę. Znam wielu graczy, przeciwko niektórym grałem. I wierzę w to, wierzę w tą drużynę. I naprawdę jestem pełen ekscytacji i pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego. Pierwszy trening za tobą, pierwsze spotkanie z trenerem za tobą. Powiedz o emocjach i uczuciach, które ci towarzyszą po tych kilkudziesięciu minutach spędzonych z nową drużyną. No jest taka nutka niepewności, adrenalina, pierwsze spotkanie z drużyną, z trenerami. Ale szybko weszliśmy tutaj na te obroty treningowe. Szybko złapałem wspólny język z kolegami. Zobaczymy, jak będzie w następnych dniach. No póki co jest dobrze, dobrze się tutaj czuję. Czekam jeszcze bardzo poważna rozmowa z trenerem. No właśnie, rozmowa z trenerem za chwilę, ale zanim do niej dojdzie, to jeszcze dwa pytanka. Pierwsze, o szczecińską publiczność, bo w tamtym sezonie dane było ci grać tutaj w Szczecinie, nawet więcej niż raz, bo Anvil mierzył się z Wilkami Morskimi w playoffach. Szczecińscy kibice doskonale pamiętają ten mecz, bo czwarty mecz tej rywalizacji zakończył się po dogrywce, jeżeli pamiętam dobrze, i Anvil przeszedł dalej. Myślisz, że jest szansa, żeby to w tym sezonie Wilki grały dłużej w playoffach? Mam taką nadzieję i tak jak powiedziałem na początku, wierzę w tą drużynę, wierzę w jej ogromny potencjał. Mam nadzieję, że będę tutaj wartością dodaną. No jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że Szczecin ponownie spotkałby się z drużyną z Włocławka, to mam nadzieję, że znowu wyjdę z tej rywalizacji zwycięsko. Także no ja naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jestem i jestem podekscytowany. Dobrze, to na koniec pytanie o Szczecin. Nie chcę porównywać Włocławka ze Szczecinem, ale pytanie, czy byłeś kiedyś w Szczecinie? Jeśli tak, to jak oceniasz to miasto? A jeśli, oczywiście poza sportowo, bo myślę, że wiele razy w Szczecinie byłeś zawodowo, więc jak to wygląda z tym Szczecinem? Szczecina nie znam, byłem tylko właśnie z Anwilem podczas sezonu, ale okazało się, że jest tutaj Piotrek, który urodził się w Bielawie, w moim rodzinnym mieście. Szybko się spiknęliśmy, nadajemy na tych samych falach, więc mam dobrego pomocnika, służy pomocną dłonią, dziękuję mu za to bardzo i myślę, że szybko się tutaj odnajdziemy razem z rodziną. To na koniec jeszcze tak mi wpadło do głowy ostatnie pytanie. Chodzi mi o proces aklimatyzacyjny. To zawsze jest trudne, jeżeli zawodnik zmienia klub. Dla ciebie może być to jeszcze trudniejsze, bo zmieniłeś klub w trakcie sezonu, więc ty musisz się dostosować do wszystkich zagrywek i tego typu rzeczy. Masz już taki wypracowany schemat aklimatyzacyjny, bo też nie jest tajemnicą, że w kilku klubach w trakcie swojej kariery grałeś. To z doświadczenia mogę powiedzieć, że akurat w Szczecinie myślę, że ten proces przebiegnie bardzo łatwo i szybko. Tak jak powiedziałem, większość z chłopaków znam z poprzednich lat. Paweł Pikowski, Marcin Ludkiewicz, Norbert Kulon, przeciwko Russellowi czy Michałowi Nowackiemu grałem, także to nie są jakieś postaci anonimowe dla mnie. Ze Szczecinem dawno spotkaliśmy się w lidze, także jeszcze pamiętam niektóre zagrywki, myślę, że będzie dobrze.